Jesteśmy. Witam Was serdecznie na dzisiaj bardzo wyjątkowym turkusowym śniadaniu. Jak widać, w zupełnie nowej formie. Myślę, że już tak będzie to częstsza forma i że będzie nas tutaj więcej w tym pokoju, ale z racji na obecną sytuację jest tak, jak jest. A jest bardzo dobrze. Jesteśmy gościem Unity Group we Wrocławiu. Naszym gościem spotkania jest Krzysztof Chabowski z RST Group, który opowie nam, jak może wyglądać turkus w grupie kapitałowej. Jesteśmy też wspierani dzisiaj szczególnie przez IT Corner. Jest to klaster firm IT, który nas tutaj bardzo wspiera. W sumie wszyscy tutaj jesteśmy członkami tego klastra, więc czujemy się jak w domu. Ja może najpierw przekażę głos Krzyśkowi, który jest dzisiaj naszym gospodarzem. I przypomnę, że był rekordzistą co do ilości zarówno uczestników, jak i zapisów na turkusowym śniadaniu kiedykolwiek. Cześć, słuchajcie, jestem Grzesiek Kuczyński, bardzo mi miło w imieniu Unity Group mówię, że będziemy Was gościć na turkusowych śniadaniach. Na razie hybrydowo, natomiast wraz z upływem czasu, wiecie, wiosna idzie, co widać za oknem. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotykać się również osobiście. Już teraz chciałbym Was zaprosić, mamy takie specjalne miejsce, które będzie raz w miesiącu przygotowane na turkusowe śniadania. Do zobaczenia osobiście, tymczasem witam Was hybrydowo. Witam serdecznie. To ja oddaję w takim razie już głos naszemu gościowi, żeby dał troszkę wstęp o tym, czym się zajmuje, jak to wygląda w grupie kapitałowej, jak turkus właśnie wygląda w grupie kapitałowej i przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi. Cześć, Krzysiek Chabowski. Może by dać kontekst. Jestem inżynierem, zaczynam jako programista. Mi się wydaje, że w dużym stopniu to myślenie zaczęło mi również układać w głowie, jak powinna być układana firma, organizacja, jaką kulturę organizacyjną, jakie metodyki należy tam stosować. I w dużym stopniu wzorowałem się skomplikowanymi systemami, w których różne problemy zaczynały wychodzić. Natomiast żeby jakiś dać podkład taki historyczny, to firmę RST współtworzymy już od 22 lat. Zaczynaliśmy jako szesnastolatkowie, którzy już chcieli mieć firmę, czyli prowadzić biznes. Zaczynało się standardowo w garażu u rodziców mojego wspólnika. No i tak naprawdę to była chęć tworzenia. Chęć tworzenia, raczej to była pasja. Jeszcze nikt nie myślał, że koniecznie to był nasz zawód. I to po kolei szło. Najpierw tworzyliśmy, najpierw graliśmy, potem tworzyliśmy gry, jedno wydaliśmy nawet w pudełku. Mieliśmy również epizod, gdzie założyliśmy kafejkę internetową. Następnie zaczął się popularyzować internet, więc zaczęliśmy tworzyć strony internetowe. Stworzyliśmy ich ponad 300. No już troszkę mieliśmy przesyt tego, więc pomyśleliśmy o stworzeniu narzędzia, żeby ludzie sobie sami te strony tworzyli. Tak powstał CMS. Każdy z nas chyba miał taki epizod. Od tego momentu spodobało nam się tworzenie generalnie narzędzi dla biznesu. I uznaliśmy, że tą drogą chcemy pójść dalej. Tworzenie produktów, narzędzi, które wspierają biznes. Dlatego nasze narzędzie, które pozwalało na wystawianie ofert w internecie, staraliśmy się dedykować do kolejnych branż. Udało nam się to zrobić do turystyki, która pojawiła się w internecie, zaczęła sprzedawać swoje oferty. Próbowaliśmy również z giełdami samochodowymi, które kiedyś były tylko w formie papierowej, a później faktycznie zaczynały przychodzić do internetu. Próbowaliśmy też również z wydawcami, z gazetami, które również szły do internetu i poczuły narzędzia, gdzie mogły ten content edytować, współdzielić. Ale też mieliśmy w głowie, aby zrobić to samo z lekarzami, generalnie z medycyną. Nasze narzędzie szybko rozbudowaliśmy o to, żeby nie tylko można było tam tworzyć treść i publikować w internecie, również oferty, ale również, żeby można było te oferty współdzielić z innymi firmami. No dzisiaj się to mówi, że to jest B2B, wtedy 20 lat temu nie wiedzieliśmy, że to się tak nazywa. Generalnie model to powiedział nam rynek turystyczny, w którym mamy szereg firm, które są biurami podróży i sprzedają oferty turystyczne, wyjazdu na wakacje. Jest kilku producentów, którzy te oferty tworzą, tak zwanych tour operatorów. Więc jest struktura po prostu sprzedawców końcowych i takich producentów tych ofert, dużych graczy jak TUI, Neckermann, czy wtedy jeszcze Alpha Star. I zauważyliśmy, że ci mniejsi po prostu przepisują tą samą ofertę na swoje strony, tylko dają trochę inną grafikę i sprzedają pod swoim brandem, więc po co mają to przepisywać. Więc do tego systemu zarządzania treścią dorobiliśmy system, aby po prostu raz stworzona treść przez twórcę była jedynym źródłem prawnym, pozostali po prostu tylko sobie kopiowali, przenosili, udostępniali i już mieli na swojej stronie. No i tak powstał system współpracy między tymi firmami. Zauważyliśmy, że aby on był efektywniejszy, warto byłoby system wzbogacić również o komunikację instant. My podatki się wychowaliśmy na ICQ, IRC-ach i gadu-gadu, więc to było dla nas proste. Więc stworzyliśmy komunikator, też biznesowy,
Znaczy zamiast Krysi, Julki, tam Hani 24, po prostu było imię, nazwisko, firma zweryfikowana, pracownicy mieli swoje stanowiska, bo wiadomo do kogo z czym się zwrócić i też łatwo było znaleźć kontrahenta i firmę. No i taką trójcę, system zarządzania treścią, plus systemem wymiany treści pomiędzy firmami i system komunikacji, próbowaliśmy sprzedać w innych branżach. Tak naprawdę oprócz tej giełdy samochodowej, plus tej turystyki i nawet tego obszaru wydawniczego, idealnie trafiliśmy na rynek transportu i spedycji. Tam się okazało, że no Polska też z powodu swojego położenia geograficznego, swojej wielkości, no jest świetnym rynkiem, który potrafi wozić towary i na wschód, i na zachód, sam jest krajem tranzytowym. No i mamy tutaj tak dużą liczbę ofert i przewozów, że po prostu taki system idealnie to uzupełnia i wspiera. Stąd powstał system Trans, to jest nasz produkt dzisiaj flagowy, który jest największą platformą cyfrową usług pomiędzy firmami B2B. Dla porównania jest to 100 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, którzy działają dzień w dzień na tej platformie. Jest to 30 tysięcy firm, no i setki tysięcy transakcji i ofert dziennie. Więc jest to duża platforma, największa w Europie Wschodniej, druga w Europie w ogóle. No i temu dziełu poświęciliśmy tak naprawdę w RST no, kilkanaście lat. Gdzie można powiedzieć, że zlikwidowaliśmy sprzedaż, chęć tworzenia innych produktów i skupiliśmy całą swoją energię na tworzeniu tego produktu. Dobrze, bo on wypalił, wyszczelił, jest to sukces. Ale oczywiście zaczęliśmy mierzyć to ze skalą. W momencie, kiedy firma przekroczyła 50 osób, no okazało się, że ta taka kultura wymiany informacji, gdzie każdy wiedział, co jest celem, co jest potrzebą, co powinienem zrobić, dlaczego to robię, no gdzieś się zatraciła. Przy takiej ilości osób już koordynacja tej wiedzy, wymiana po prostu nie następowała naturalnie. Tak to się dzieje w moim zespole, który się mieści w pokoju. Przy jakiej liczbie osób wam to się już zdarzyło? Przy 50 już czuliśmy duże z tym problemy. Mhm. To już była sytuacja, gdzie było kilka zespołów wytwórczych, które też pracowały nad jednym projektem i musiały też nie tylko znać jakby cele i wizje firmy, ale i też no, poszczególne cele wydań aplikacji i koordynować tą pracę między sobą. Próbowaliśmy różnych metod, ale wtedy już metody na zachodzie zwinne były znane. My prosiliśmy, pamiętam dokładnie Tomka Wodarka, to było już kilkanaście lat temu, o to, żeby nas w teorii zapoznał ze Scrumem. No i te jego szkolenia, które wdrożył się w całej firmie, chyba były takimi podwalinami do myślenia, że okej, no tu są metodyki zarządzania i projektem, i szerzej organizacjami i to nas zachęciło do no, poszerzania tej wiedzy. To, co wcześniej było dla nas, po prostu się działo, to nagle staraliśmy się jako inżynierowie poszerzać swoją wiedzę, no taką menadżerską można powiedzieć, ale chyba tak mi się wydaje, że nasze pokolenie niekoniecznie chciało narzędzia, tylko czuło, że jeszcze jest jakiś element miękki w tym wszystkim. Więc można powiedzieć, że zaczęliśmy się interesować nie tylko jakie są procesy, twarde metodyki, ale jak działa człowiek? Po prostu jak działa człowiek, jak jest konstruowany, co powoduje, że coś go motywuje albo i nie. No i tutaj chyba duże wrażenie wywarła praca Davida Pinka bodajże, jak zagadka motywacji, no, która stara się rozwikłać, co powoduje, że ludzie lubią i chcą pewne rzeczy robić, a niektóre nie. I chyba połączenie tej wiedzy twardej, metodyk zwinnych w szczególności, z tą wiedzą miękką, no, spowodowało, że zaczęliśmy bardzo mocno w RST stosować takie podejście, które, no, jak się dowiedziałem po kilku latach, po przeczytaniu książki sławetnej, no, zmierza ku ideałom turkusowości. Natomiast oczywiście, jak to robiliśmy, wtedy też jeszcze takiego pojęcia nie znaliśmy. No i gdyby chcieć tak naprawdę zapytać się, dlaczego się o takie coś zdecydowaliśmy, to wymieniłbym kilka powodów. Pierwsze to jednak pamięć tych czasów małej organizacji, gdzie wszystko jakoś się działo naturalnie i było po prostu była duża satysfakcja i frajda, że nie trzeba nikogo zmuszać, a to się dzieje. I ludzie się z tego cieszą. To był pierwszy powód. Tęsknota za po prostu mniejszą organizacją i taką sprawczością. Drugi powód, no zawsze tworzyliśmy produkty, a w tworzeniu produktów, a nie projektów, nie mamy specyfikacji, którą po prostu trzeba zamienić w kod, tylko mamy de facto potrzeby klientów. I chyba największe ryzyko, które polega nie na tym, czy uda nam się zrealizować w terminie, w budżecie, dobrze jakościowo, ale koniec końców, czy klienci, rynek przyjmie produkt, będzie chciał kupić, zapłaci.
No to jeżeli to jest największe ryzyko, to inżynier powinien temu ryzyku podporządkować wszystkie inne procesy. Stąd tak naprawdę programowanie, cała reszta zeszła na plan dalszy, to weryfikacja, czy to zadziała, czy ten produkt, który będzie chciał kupić, powinna być najważniejsza. To jest jakby druga potrzeba. Trzecia, no to motywacja ludzi. Tu faktycznie chcieliśmy, i tu nam ewidentnie PIN podpowiadał, że ludziom się chce wtedy, kiedy wiedzą po co coś robią, znają potrzebę pierwotną. Dwa, mają wpływ na to, aby wymyślić, jak to można zrealizować. Wtedy czują się współtwórcą. I wtedy też się włącza nie tylko zaangażowanie, ale też, co ważne, odpowiedzialność. Trzy po prostu cechy. To oznacza, że nie trzeba budować struktur, hierarchii, policjantów, tylko jest szansa, że ludzie samodzielnie, z własnej wewnętrznej motywacji, będzie im się chciało i będą za to odpowiadali. No i te trzy chyba najważniejsze rzeczy spowodowały, że bardzo mocno postanowiliśmy sobie w firmie, wręcz pisaliśmy to wizję organizacji, że dokładnie w taki sposób chcemy budować naszą firmę. A mógłbyś powiedzieć, jak wygląda, jak brzmi wizja waszej organizacji? Tak naprawdę jest to wizjomisja. To znaczy nie jest to klasyczna wizja spisana w postaci kilku słów, które łatwo się zapamięta i każdy wybudzony w nocy je to powie. Próbowaliśmy to robić, natomiast w końcu zdecydowaliśmy się jednak na wizjomisję, czyli połączenie tych dwóch rzeczy i spisanie w postaci dwóch takich szpad, może szpad, bo to jest kilkanaście jednak zdań. Tak naprawdę wyobrażenia tego, opisania słowami, jak byśmy chcieli, żeby firma wyglądała za 5-10 lat. I lewa szpalta mówi o takim trochę zewnętrznym obszarze, typu co tworzymy, dla kogo, co chcemy osiągnąć, jak być, jak chcę być wielki, wielcy, mali, dla jakich klientów pracować. Natomiast ta prawa szpalta mówi w środku, jak chcemy tą drogę pokonać, w jaki sposób, co jest ważne w komunikacji pomiędzy nami i w relacjach między nami, jak sobie radzimy z trudnymi rzeczami. Więc nie jest to rzecz, która jakby jednym słowem to opowiada, ale mogę mniej więcej ją streścić, czy sparafrazować. Jest to generalnie zasada, która mówi właśnie, że chcemy być organizacją, która bardzo mocno stawia na relacje do tego stopnia, że postanawia ograniczyć swój rozwój. Że nie wie, jak dzisiaj, utrzymując takie relacje i dobrą komunikację, być firmą, która zatrudnia przykładowo 1000 osób. Stąd co powiedzieliśmy wprost. Będziemy firmą, która będzie miała tych osób 200-300. To jest bardzo ważne, bo to jest, właściciele mówią, nie będziemy skalowali zysków kosztem kultury organizacyjnej i komunikacji. Nie znamy też metody, więc póki co chcemy się na tej wielkości zatrzymać. Zaraz powiem, bo w tej wizji też jest zapisane oczywiście, jak chęć i aspiracje do rozwoju, jak sobie z tym poradziliśmy. Otóż założyliśmy grupę, w której rozwój możemy robić poprzez różne spółki. Do tego jeszcze dojdziemy, bo tematem jest dzisiaj turkus w grupie. Więc jakby to było ograniczenie, które narzuciliśmy na jedną organizację, a zarazem furtka, jak będziemy się skalowali dalej. Też w tej wizji misji mamy zapisane, że chcemy się rozwijać organicznie, nie chcemy rosnąć szybciej niż 30%, bo wtedy przekazywanie wiedzy i taka transmisja w kulturze relacyjnej by nie następowała, mogłaby zostać ona zaburzona. Również to zaburzaliśmy, że również sobie zapisaliśmy, że nie sprzedamy się, nie chcemy, aby się zmienił układ wspólników taki, że na przykład nagle pojawił się fundusz venture capitalowy, który bardzo mocno narzuci cele krótkofalowe, raczej finansowe i bardzo mocno na tą kulturę wpłynie. Zatem wizja, misja jest w dużym stopniu nie tylko kierunkiem, ale też obietnicą dla pracowników, jacy będziemy w środku, jakie siły będą na nas działały, które mogłyby na tą kulturę wpłynąć. No to była odpowiedź mniej więcej taka. Dziękuję bardzo. Jak wygląda to nasza wizjomisja? Chyba trochę naturalnie przyszliśmy do tego, skąd się wzięła grupa. Więc dokładnie z tego. Z jednej strony okej, umiemy, chcemy rosnąć, jest na to chęć i otwartość. No z drugiej strony sami widzimy, że nie da się wszystkiego. Stąd właśnie pomysł, aby zamiast tworzyć jeden duży software house, który posiada wszystkie technologie, stworzyć to jeszcze jedna rzecz. Czyli jakby jeden aspekt, rośnie ilość technologii. Jak to wszystko utrzymać w środku? Druga rzecz, no byliśmy firmą, która od początku wielbiła tworzyć produkty. Raczej nie tworzenie projektów, tylko produktów i to własnych nas bardzo cieszyło. Dlaczego? No bo znowu, tam mieliśmy tą zapłatę w postaci tej frajdy, że coś działa, ktoś to używa, a nie jest to tak zwany pułkownik, czyli projekt, który zrealizowaliśmy i leży na półce. Więc jakby chcieliśmy też pracownikom dać możliwość, żeby w pełni mogli z tą motywacją uruchomić, co znaczyło, że musiały te produkty końcowe znajdować ujście w tym, że komuś po prostu one służą, dają wartość, a nam jako twórcom satysfakcję.
więc po prostu kochamy tworzyć produkty. No i teraz te dwie potrzeby rośnięcia i tworzenia produktów, mnogości technologii, jak pożenić? No właśnie, stworzyliśmy grupę, w której staraliśmy się uruchomić kolejne firmy i one poszło to dwojako. Z jednej strony mamy gałąź software house'ów i zamiast mieć jeden duży, w którym mamy wszystkie technologie, po prostu jest ich w tej chwili 5-6, w którym jest specjalizacja w różnych technologiach. Nie mieszaliśmy na przykład technologii Microsoftowych z technologiami open source'owymi. RSC się specjalizuje w platformach, one korzystają pełnymi garściami z open source'ów. Natomiast jest segment bardziej korporacyjny, który bardzo mocno korzysta, wspierany przez technologie Microsoftowe. No i tam jest w takim razie cała oddzielny software house, który ma taką specjalizację. Z drugiej strony mamy też drugą gałąź, która jest tą gałęzią produktową. I tam mamy kilkanaście spółek stricte produktowych. Też ja od razu przyznam i tutaj powiem, że próbowałem w firmie mieć jedno i drugie. Znaczy i tworzyć projekty dla klientów, i robić produkty własne. I powiem wam, to jest ciężkie. I to nie jest ciężkie procesowo, tylko jednak jest różne tempo pracy nad swoim produktem, bardziej startupowe, różne tempo pracy dla klientów, na przykład korporacyjnych. I bardzo trudno jest to w jednej organizacji pożenić. Stąd takie galwaniczne, jestem inżynierem, więc takie galwaniczne odseparowanie, to znaczy oddzielna organizacja, własny budżet, własny zarząd, macie swoją też subkulturę, swoją zwinność, szybkość decyzji, no okazało się jeszcze dziesiątkę. Ja po tym powrocie z transa z powrotem tworzenia produktów próbowałem uruchomić 3 w firmie, tylko jeden przetrwał i działa, już wydzielony, bo pozostałe musieliśmy zamknąć. Natomiast odkąd zaczęliśmy tworzyć produkty w sposób zorganizowany, podzielone spółki, znaczy założyć fundusz venture kapitałowy i systemowo uruchomić kolejne inicjatywy produktowe, to z tego ramienia pierwszego naszego funduszu uruchomiliśmy 6 i 5 funkcjonuje dzisiaj. Także no już statystyka i ta liczba no wprost mówi, że no jest to wyższa skuteczność. No i tak mógłbym dalej, ale mi się wydaje, że wolałbym chyba usłyszeć pytanie, w którym kierunku rozwinąć tą opowieść. Jasne, to kto chce zadać teraz pytanie, to śmiało piszcie, bo kilka osób już weszło na hangout, także jak tylko chcecie zadać pytanie, to dajcie znać na czacie i zaraz was włączę. Ja mam w międzyczasie. I ja też będę miał. Podsumować w chwili obecnej. Ile jest spółek w grupie kapitałowej, ile osób jest w grupie kapitałowej i jakie wielkości to są w ogóle spółki? W tej chwili spółek jest 20, no 20 kilka, ale niektóre są bardziej, można powiedzieć, techniczne, pomocnicze, ale generalnie 20 spółek. Z tego jest 5 software house'ów, no i kilkanaście startupów, czyli produktowych spółek. Łącznie jest nas 400 osób. RST jako software house jest największy, bo osób ma 160. Drugie w liczebności to są spółki, które mają 50 osób, jest to spółka produktowa, kolejna ma 40, też produktowa, kolejny software house ma 35 osób. Więc to są te największe. Najmniejsze spółki produktowe, bo my je uruchomiamy niemalże co kwartał po jedną, po dwie. To mają po 2-3 osoby. Także jest tutaj pełna rozpiętość, pełna gama. I od razu przy tym powiem wam, gdzie mam też taką fajną frajdę. Tak naprawdę ja sobie też myślę, że zmiany pokoleniowe, wejście na rynek pokolenia i generacji milenijnej też w dużym stopniu powoduje, że następują zmiany w kulturze organizacyjnej. Bo tak naprawdę wpływ sytuacji rynkowej, typu praca, która była trudna do pozyskania, o którą się bardzo walczyło, praca, która była tylko w jednym miejscu, na przykład w wiosce, a teraz praca zdalna na całym świecie, to te czynniki zewnętrzne kształtują tak naprawdę całą generację ludzi. No i o ile dla pokolenia naszych rodziców praca była bardzo szanowana, trudna do zmiany, tak jak niemalże w Japonii była jedna przez całe życie, tak teraz wręcz jest wewnętrzna potrzeba genetyczna, ja muszę sprawdzić, jak jest w innych pracach. Takie rzeczy kształtują pokolenia, ich jakby też zapotrzebowanie na to, w jakich firmach i w jakich organizacjach, z jakim kulturą chcą pracować. Stąd my już, nasze pokolenie, już chyba nie chciało tworzyć firm, które byłyby takie, jak pracowali się rodzice. To my, ja będę znowu podnosił, byłem inżynierem, programistą, wiedziałem, w jakich warunkach się dobrze pracowało, więc i takie warunki chciałem tworzyć dla moich programistów. Stąd mi się wydaje, że popularność innych w tej chwili, bliżej turkusu, kultur organizacyjnych, wynika też ze zmiany po prostu pokoleniowej. Ona tego po prostu oczekuje. Dokładnie. No i to jest jakby kolejna rzecz, która do tego turkusu nas kieruje.
z czym chętnie bym porozmawiał, bo takie coś na początku IT Coronera zajawiałem, o dyskusji, na ile turkusowa organizacja jest utopią, czyli czymś nie do osiągnięcia, słuchajcie. Jest ideałem fajnym, o którym fajnie rozmawiać, do którego fajnego dążyć, ale czasem zdawać sprawę, że bardzo trudnym, na pewno czasem zdawać sprawę, że nie dla każdego. W sensie, ja uważam, już tak czysto biznesowo, już poza ideałami, że kultura organizacyjna firmy dla menadżera jest jednym z narzędzi osiągania celów biznesowych. Naprawdę, to tak zabrzmi teraz bardzo twardo, no ale to też tak jest. Jeżeli tak, to trzeba sobie zdawać sprawę, że, i to jest piękne, że niektóre kultury lepiej służą danej organizacji i celom, a inne po prostu innym. I gdybym miał tworzyć sieć McDonalda, niezerodową, ze skalą taką, jaką mają, z powtarzalnością, z procesami, takim samym hamburgerem na każdym końcu świata, to bym się na Turku już nie decydował. Natomiast w dziale innowacji, być może wydzielonym, jak najbardziej tak. Więc chyba trzeba mieć też dużą świadomość menedżerską, że to jest po prostu narzędzie, gdzie je używać. My, i tu bym bardzo chętnie podyskutował właśnie, gdzie używać, a gdzie nie, no bo inaczej to prowadzi do takiej sytuacji, jak chociażby w George Orwellu i w sławetnym 1984, gdzie mamy ideały socjalizmu, wszystko jest ok, wszystko to się w teorii trzyma, a w praktyce na początku to wdrażamy, a potem się gdzieś zaczyna rozjeżdżać. Tak samo, słuchajcie, było z popularnością metodyk zwinnych i Scrum w szczególności. Ideały świetne, natomiast nie, no to jest zostało wypaczone. Powstała, może teraz ryzykuję, nie każdemu się to spodoba, ale pewien był okres, gdzie no mieliśmy wysyp Scrum Masterów, którzy naprawdę nie znali istoty tworzenia projektów IT. Raczej byli psychologami, coachami, dbali bardzo mocno o dobrostan zespołu, ale utracili jednak potrzeby biznesowe i firmy, i klienta. I to wypaczało Scruma i powodowało, że wiele firm, w szczególności klientów, zaczęło narzekać, że ta metodyka po prostu odstaje bardzo mocno od realiów biznesowych. Stąd ja bym chciał, żeby przede wszystkim w takiej rozmowie była duża świadomość, gdzie ideały turkusowe warto wyrażać, gdzie się sprawdzą, ale też jak trudne są do utrzymania i gdzie służą, a gdzie nie. Bo już zdarzyło na przykład, żeby nasza firma nawet je miała w pełni, to w zdarzeniu z niektórymi firmami, no może być potężny konflikt, niezrozumienie. No i duże spory. My już też ten element przechodziliśmy, nie już porozmawiał o tym, jak kultura jednej firmy się zderza z drugą kulturą klienta. Jak to czasami nie pasuje, jak drzazgi lecą i co wtedy robi. Tak, zwłaszcza taki kolejny wątek, gdyby Was interesował. Tak, zwłaszcza kiedy oni oczekują jakiejś konkretnej osoby, konkretnej jednej do kontaktu. No, tak. To jest tak, Łukasz, idealnie trafiasz. To jest jeden z Twoich przykładów. Cały zespół, po co mi zespół? Chcę mieć jedną odpowiedzialną osobę do kontaktu. One point of contact. To jest jeden z prostszych przykładów. Dokładnie. Ale są trudniejsze, bo ten łatwo sobie tłumaczyć. Są trudniejsze, gdzie chcemy przekazać, że klient się zainwestuje w to, żeby cały zespół, nie tylko project manager, wiedział, po co coś robi, ale klient, ale po co za to płacić? To jest programista, to jest specjalista. No przekazanie, tak, że to będzie z korzyścią dla niego długofalowo, bo się zaangażuje, bo wymyśli być może lepsze rozwiązanie jego potrzeby. Tak. To są rzeczy tak miękkie, długo, odległe w czasie, że trudno dać dowód jasny. To ci się zwróci. To musi być świadomość tego klienta też, on musi być na tym samym poziomie i świadomości i technologicznej, i tej organizacyjnej, i może i takiej też psychologicznej, żebyśmy mogli się dogadać. Plus zaufanie jeszcze. Więc ja bym chętnie, jeżeli chcecie w tym kierunku potoczyć dyskusję, bo nie chciałbym przede wszystkim, dzieląc się wiedzą, byście popełnili po prostu moje błędy. My już kilka razy się sparzyliśmy, gdzie ideały turkusowości po prostu się nie sprawdzają i mogą doprowadzić do większych szkód niż korzyści. A możesz podać jakiś case z klientem? Moglibyśmy to dokładnie rozwijać. No, jeden już tu trochę zaczęliśmy. Typu firma, która dotychczas działała bardzo hierarchicznie, która chce mieć, to jest chyba większość, w szczególności kultur w Polsce, tworzy produkt. No to dobra, to może najprostszy przykład. Firma tworzy produkt, chce przejść fazę wprost specyfikacji teoretycznego wymyślania wszelkich zalet i przeszkód, zrobienia rejestra ryzyk, spisania tego jako projekt, a później przekłodnia tego z pomocą kawy i programistów w kod. No i my już mamy podejście tutaj zwinne, które mówi, jeżeli tworzysz produkt i to nie jest produkt typu narzędzie, które będziesz stosował wewnętrznie w firmie, masz dedykowany custom CRM, gdzie masz znane wszystkie procesy, masz je zinwentaryzowane, robicie już je, robicie je na jakimś istniejącym narzędziu IT i jedynie chcecie je przypisać do swojego, nowego, zintegrowanego.
Jakie to jest ryzyko, że klienci, czyli ci pracownicy w liczbie 30 odrzucą, nie będą używali? Praktycznie zerowe. Prezes wydaje dekret, od jutra używacie, wszyscy używają. Okay. Jak trzeba się skoryguje. Natomiast co innego, tworzymy startup, który ma wejść na rynek i w jakiś nowy sposób spełniać potrzeby klientów, jakiś z użyciem nowej technologii. Nawet nieuświadomione. Dokładnie, a nawet wygenerować tą potrzebę, to już w ogóle. Więc jeżeli mamy takie wyzwanie, no to te metodyki kaskadowe z projektami się sprawdzają. Zanim my to wszystko przeautoryzujemy, zaplanujemy, wyprodukujemy, to się okaże, że to nie trafia, bo albo czas jest inny, albo w teorii nie byliśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Mam tutaj jeden idealny przykład. Tworzyliśmy system dla turystyki, dla wszystkich ludzi, którzy podejmują swoje nieruchomości w postaci pensjonatów, apartamentów, domów. No, generalnie sektor Airbnb. Narzędzie wewnętrzne do zarządzania sobie tymi wszystkimi lokalami. Tak, channel manager, gdzie jak mają sprzedawane je na kilku portalach, to żeby to wszystko się integrowało w jedno miejsce. Jak się sprzeda na jednym, to na pozostałych mówiło z automatu, że już sprzedane, żeby nie mieli overbookingu. Więc takie wewnętrzne narzędzie, wewnętrzne do zarządzania swoimi nieruchomościami. Segment, ktoś to ma od powiedzmy 3 do 20 apartamentów, takich obiektów noclegowych. No i słuchajcie, i zrobiliśmy narzędzie w komórce, bo to były czasy, że się pojawiały komórki. Oni dotychczas pracowali na kajetach papierowych i tam mieli swoje książki rezerwacji z danymi klientów, płatnością, czy zapłacił, kiedy zarezerwował który pokój. No tak myśleliśmy, no nagle masz telefon, więc może być to wszystko przenieść i weźmy to w kieszeni. Mało tego, weźmy korzyści takie, że jak ktoś dzwoni, od razu widzisz kto, czy już ma zapłacone, czy nie, więc świetnie byś to obsługiwał. Dwa, jak kilku pracowników sobie rezerwacji, to nie ma jednej książki, którą sobie wyrywacie. Same zalety. Zrobiliśmy działa. Klienci zadowoleni, bo to jest otwarty system dla każdego, żeby może kupić, korzystać. Co dalej? No to dobra, no to korzysta z różnych kanałów, swoja strona internetowa, Airbnb, Booking.com, różne portale. Warto, żebyś na swojej stronie też miał wydobytą informację w postaci widgetu z kanałem rezerwacji, żeby każdy mógł się sam obsłużyć. Logiczne, proste. Każdy analityk by to przekuł w idealny projekt. No i słuchajcie, zrobiliśmy, wdrożyliśmy, nikt nie chce używać. Nikt nie chce używać. I powiem wam, tego się nie da po prostu przewidzieć. Nawet analityka, który zostanie puszczony w teren, zrobi wizję lokalną, wszystkim przepyta. Wszyscy pokiwają głowami, powiedzą, że używaliby, kupią, zapłacą. To potem się okazuje, że nie. Okazuje się, że tylko tak naprawdę taki feedback można zdobyć, jak już to jest wdrożone, działa i jeszcze się z jednym z klientów po wódce jest. Naprawdę. To można to tutaj mówić? Można. Nie, znaczy jak, znaczy spryskujemy tylko. Nie, staramy się nie bić, ale jak chcesz, to wiesz. Chcę doprowadzić do tego, że teoretyzowanie, a już naprawdę rzeczywistość, wdrożenie, zrobienie i pełna otwartość, zaufanie, luźny język. Relacje. In vino veritas, tak? W winie prawda, tak jest przysłowie. Dopiero można dotrzeć. Więc jesteśmy jakby zwolennikami praktyki i zmiany feedbacku z rynku, a nie teoretyzowania. Ale dopiero w takich rozmowach na już istniejącym narzędziu można się dowiedzieć sytuacji takich, że no, jakby nie patrząc, ale czasami w tej branży, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe, to jest tak szaro. Znaczy, jest jakiś ryczałt za to. I niekoniecznie chcemy pokazywać, ile mamy wolnych, bo bardzo łatwo można zobaczyć to, ile sprzedaliśmy. Już patrzycie, o co chodzi. Żaden analityk tak naprawdę nie wydobyłby czegoś takiego, że funkcjonalność, która jest logiczna, sensowna, daje efektywność, może mieć jakąś mega dużą barierę przy wdrożeniu. Jest to bariera de facto, no nie wiem, jakiś pacjent podatku tak naprawdę. No i często takie rzeczy no wychodzą dopiero w praniu. Tego się nie da przeautoryzować. Więc jeżeli ktoś się dziwi, dlaczego na Booking.com nie ma kalendarzyka, w którym sobie może zobaczyć, kiedy wolny jest pokój, tylko Booking.com mu proponuje, tu nie ma wolnego, ale tydzień wcześniej jest, no to macie odpowiedź. Jeżeli ktoś z was do tego doszedł sam, no to gratuluję. Kiedyś na kartce papieru, wiesz. Tak, to jest jeszcze kwestia mentalności osób, które z tego korzystają, bo my w IT troszkę już myślimy bardziej cyfrowo, ja też się z tym mierzę bardzo często w temacie kontrolingu, kiedy księgowość lubi jeszcze ten papier, ale jednak żyję w XXI wieku, fajnie by było jednak wszystko w telefonie na przykład, nie? Magda z Facebooka pyta, w jaki sposób budować, utrzymać zaufanie w większych organizacjach, skala 100+. Okej. No właśnie, powiem ci Magda, dlaczego zaufanie. Zaufanie to jest przede wszystkim obietnice, które dotrzymujemy i to zaufanie jest wtedy budowane. Nie zawsze nam się udaje dotrzymywać, więc dobrze jest oczywiście informować wcześniej, że coś się nie uda. Więc
my w wartościach organizacji, bo to właśnie muszę powiedzieć, jak już żeśmy byli tymi nastolatkami, którzy doszli do tego, okej, jest już taka kultura organizacyjna i chcielibyśmy informować ludzi, że taką chcemy firmę mieć, no to zobaczyliśmy, że są trzy rzeczy. Jedna, jest to nasze własne zachowanie jako liderów, to my kształtujemy to zachowanie. Druga, jest to świadoma rekrutacja ludzi, którzy mają podobne wartości, więc to jest drugi element. Trzecie, jest to ciągłe utrzymanie i moderowanie tej kultury, znaczy nie tylko wypisanie na ścianie tych wartości, powiedzmy, ale jednak cały czas dbanie, aby pokazywać na przykładach tą kulturę, no i wskazywać tam, gdzie ona nie działa. No i my chcąc tą kulturę opisać, no wybraliśmy cztery wartości po prostu, które będą najlepiej ją reprezentowały. Mógłbym o każdym opowiedzieć, wtedy żebyście wiedzieli, że te cztery de facto kształtują tę kulturę, ale tutaj do twojego pytania najważniejsza jest dwie. Szacunek i szczerość. To są dwie nasze miękkie wartości i one bardzo mocno budują zaufanie. Przynosi szczerość, bo tak jak mówię, kiedy jest zaufanie? Kiedy się nie zawiedziemy na kimś. Kiedy coś jest przewidywalne, ktoś nam coś obiecuje, my to dostarczamy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, wcześniej informujemy, hej, mamy problem. To jest zaufanie. Więc jeżeli w firmie mamy szczerość i każdy, ale też jakość mamy w firmie, znaczy właśnie tą dotrzymanie obietnic, no to te wartości, ich przestrzeganie powoduje, że ludzie sobie budują zaufanie pomiędzy sobą. W szczególności szczerość, która jest z tych wszystkich wartości najtrudniejsza, bo ona oznacza, że no, to jest trudne, ale czasami w zespole, który dobrze działa, dobrze się komunikuje, jest fajna atmosfera, a wydarzyło się coś niefajnego u jednej osoby, to drugi członek zespołu, mimo że nie jest przełożonym, no musi się zebrać na to, żeby szczerze powiedzieć drugiej osobie, że pewne potrzeby jej, klienta albo organizacji, którejś z tych stron, nie zostały spełnione. Na skutek niedotrzymania jakiejś obietnicy, może gorszej jakości. No to jest trudne, bo normalnie jest to rola w klasycznej organizacji hierarchicznej przełożonego, który jest trochę tym policjantem, a w kulturach samoorganizujących się, no to powinna być odpowiedzialność każdego. Hej, każdy z nas dba o nasze wartości, o potrzeby. Każdy z nas jest po troszkę takim policjantem. Więc chyba to jest coś, co jest właśnie trudne. Wdrożenie w firmie kultury szczerego mówienia, dawania sobie feedbacku. To jest jakaś podstawa tego, że można dbać o i pielęgnować zaufanie. To jest trudne, bo na początku trochę się popsują relacje, ale jak ludzie to kilka razy przejdą, to zobaczą, że lepiej tak, bo potem wyczyścimy, jest okej, niż jak to zamiatać pod dywan i ma fermentować, gnić i będą rozgrywki, polityki, personalne jakieś tarcia. Tutaj tych, którzy tego nie doświadczyli, po prostu trzeba przekonać. Stąd w Scrumie są retrospektywy. To jest idealna sytuacja, kiedy mamy czas, dedykowany czas, płacony przez pracodawcę, aby takie rzeczy wyciągać. Nie tylko takie problemy projektowe, twarde, ale też te miękkie. Więc jeżeli macie retrospektywę, wydajecie na to pieniądze, a tam nie ma takich elementów budujących zespół, szczerość, współpracę, relacje, to szkoda. Bo to jest ewidentnie chyba taki najbardziej systemowy element. My oczywiście namawiamy, żeby taki feedback dawać sobie na bieżąco, w zespole, bezpośrednio. Natomiast raz na dwa tygodnie, w przypadku sprintu dwutygodniowego, jest systemowa na to metoda. I dobry Scrum Master dokładnie wie, o co chodzi. Zna różne narzędzia, ale wie, że to jest ten moment, kiedy on z tego może to wydobyć, co tam zaszło, zauważyć, no i po prostu wyczyścić. To chyba tak bym podsumował wiadomość o zaufanie. Okej, Daniel Urban zadał tutaj pytanie. Jestem ciekaw, skąd Turkus u was w grupie? Jak to robiliście, jak wprowadziliście? Co się sprawdziło, a co nie? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na początku, jak tą historię opowiadałem, że generalnie, no chyba trochę to odpowiedziałem na pytanie wcześniej, mi się wydaje. Więc jakbym miał to podsumować. Nie chcieliśmy jednej dużej, potężnej organizacji. Chcieliśmy zachować zwinność i bardzo dobrą komunikację. Stąd podzieliliśmy się na mniejsze organizacje. Po prostu. Jeżeli ktoś jest inżynierem, to pewnie kojarzy pojęcie monolitu, jednej dużej architektury skomplikowanej, powykręcanej, bardzo trudnej w utrzymaniu, w rozwoju i zawodnej, i architekturę mikroserwisową. Wielu wyspecjalizowanych małych kawałków kodu, modułów, pisanych w różnych technologiach, ale komunikujących się ze sobą praktycznie dalej. To nasza grupa jest takim tworem. Wiele organizacji, każdy ma swoją specjalizację. Dobrze się staramy komunikować,
Natomiast jeżeli tam są elementy turkusu, to chociażby takie, że nie jest to grupa stricte kapitałowa, w której trzymamy, mówiąc tak twardo, wszystkich za jaja, mając większość udziałów, zawsze prawo weta i głosu. Jest to grupa, w której każdy powiedzieć, podchodzę. Każda spółka. I musimy o tym pogadać po prostu. Więc formuła naszej grupy nie jest stricte taka klasycznie grupa kapitałowa. Jeden holding, który ma większościowe udziały wszędzie, ma rady nadzorcze, ma raporty i wskaźniki. Nie. To jest w dużym stopniu to są ludzie, którzy się chcą razem współpracować, którzy sobie ufają, którzy chcą się wymieniać wiedzą, którzy chcą się uczyć na błędach swoich poprzedników. Też ludzie, którzy tak jak ja chcą mieć następców młodszych pokoleniowo, każdy tu ma swoje korzyści. My po prostu chcemy razem współpracować z dobrej woli, ze sobą. To stąd się wziął turkus w naszej grupie kapitałowej. Co się dzieje, jeżeli któraś ze spółek nie zarabia pieniędzy, traci pieniądze? Zamykamy. Zamykacie. Tak, oczywiście mamy formułę pomagania sobie poprzez pożyczki do inwestowania. To jest jedna z zaletów bycia w grupie, że ktoś, kto jest stabilniejszy, mocniejszy, pomaga młodszym w takich sytuacjach. W drugą stronę wam powiem od razu, że jest korzyść, że ci mali zwinni często łatwiej im przetrwać niż dużemu molochowi. Tu pewnie sami znacie analogię z samoorganizacji zespołów czy granie firm, że jeden duży tankowiec, ok, jest efektywny, rozpędzony, ale jak jest góra lodowa, no to nie zakręci szybko. Więc na przykład teraz w tym roku kryzysowym tak naprawdę można powiedzieć, że mieliśmy jedno i drugie. Z jednej strony wsparcie i stabilność dużych firm z zapasem kapitałowym, płynnością, i małych, które potrafi szybciej przebranżowić. Ale w sytuacji oczywiście, kiedy w firmie nie idzie i wyczerpaliśmy wszystkie motywy, firmę zamykamy. Okay. Jest to trudne działanie, ale no, tak się powinno robić. I powiem wam więcej. Zdarzało się, że nie wypalił nam model biznesowy, ale wypalił nam zespół i ludzie, i ci ludzie rozpoczynali inną firmę z nami. I ona wypalała. I takie sytuacje mamy. I to jest świetny przykład, no, że to nie jest takie czarno-białe. Często widzimy, że jest świetny team, ale po prostu nie trafiło w rynek, może w złym czasie. Albo nie potrafiliśmy przekonać klientów. Ale ten sam team, później dołączony do zespołu, albo tworzący nowy biznes, po prostu tworzył świetny produkt, świetną firmę. Co znowu pokazuje, że podstawą są ludzie. Bardziej niż pomysł, który zawsze mówimy, jest warty 1 zł. Po prostu ci ludzie są największą wartością. Okej, Wojtek pyta, jakie były kluczowe, najtrudniejsze kroki zmiany podejścia do stylu zarządzania i jakie przeprowadziliście? Wojtku, tu. Ja dokładnie pamiętam, jak byłem menadżerem zespołu kilkunastosobowego i moją wewnętrznym, no bo jeszcze raz powiem, kultura organizacyjna wynika w dużym stopniu ze świadomości wiedzy liderów i to oni są, to jest udowodnione, największym ograniczeniem dla rozwoju organizacji w tym obszarze. Więc jeżeli firma ma tutaj się rozwijać, to pierwsze co, to liderzy muszą zrobić rozwój sobie w głowie. I ja pamiętam, jak prowadziłem ten zespół maksymalnie kilkunastosobowy, miałem projekt, podzielny, wszystko szło fajnie, bo my ta druga była prosta. Jest to na tyle jeszcze ma skala, że da się przewidzieć większość problemów, zawsze dostarczy na czas, da się interweniować i pomóc osobiście. Natomiast w sytuacji, kiedy te 50 osób przekroczyliśmy, się okazało, że zbyt to już jest skomplikowane, żeby wszystkie sytuacje przeanalizować, wszystkie ryzyka. Wpada się w paraliż decyzyjny. Nie wszystko zależy od ciebie, nie wszędzie możesz za mikro menadżerować, managementować i podratować. To zależy od wielu, wielu ludzi. Więc naprawdę kończą się metodyki, które działały dotychczas i masz dwie de facto do wyboru, dwie ścieżki. Jedna hierarchiczna, jasne struktury, odpowiedzialność, rola. Tak naprawdę uniezależnienie się od ludzi, bo ma być proces i procedura, a ludzia łatwo podjąć. Tak to jest. Czyli buduję maszynę. I od razu dodam, żeby nie było. Z pełną świadomością. Są sytuacje, firmy, potrzeby biznesowe, gdzie to będzie efektywniejsze i lepsze. A druga ścieżka skrajna, no to pójście w kierunku budowania świadomości ludzi i potrzeb. Procesy, procedury takie są niezbędne, natomiast duża ich swoboda i rola w tym, aby mogli działać samodzielnie i to zmieniać. No i wybraliśmy tą drugą drogę, dlatego, że też w głowie dokonaliśmy pewnego switcha. Ja do dzisiaj pamiętam, jak wyszedłem przed swój zespół, popełniłem jakiś błąd i moją wewnętrzną sposób budowania autorytetu i liderstwa, że zawsze mi się udawało, zawsze przewidywałem, musiałem zmienić i zmieniłem na to, że otwarcie powiedziałem, słuchajcie, nie udało mi się, przepraszam.
Wtedy uważałem, że no to jest coś, gdzie mogę stracić autorytet. A okazało się, że tak naprawdę zyskałem o wiele więcej, bo moi partnerzy, ludzie zobaczyli, że faktycznie jestem takiego, on też się mylę, potrafię to przyznać, potrafię ich poprosić o to, że pomogli i tak naprawdę zyskałem ich zaangażowanie jeszcze większe. No i wtedy odkryłem, że naprawdę jest kilka stylów zarządzania, że ja, mój naturalny pierwszy, taki mocno liderski, pójdźcie za mną, ja was ciągnę i zobaczcie, tak się to należy robić, róbcie podobnie jak ja, był okej, działał, ale do pewnej skali. Teraz się nauczyłem, że również jest taki styl, w którym proszę o pomoc, w którym daję kierunek, niekoniecznie wszystko muszę sam zrealizować i on w pewnej skali jest efektywniejszy. Natomiast największa bariera ma w głowie. Dzisiaj wiem, że są co najmniej cztery style przywództwa i no taki chyba najbardziej dojrzały lider potrafi się świadomie posługiwać każdym z nich w zależnej sytuacji. No właśnie, to troszeczkę nawiązuje do tych wątpliwości, które wyraziłeś, gdzie turkus tak, a gdzie turkus nie. Dokładnie. Da? Jeżeli jest świadomy człowiek i świadomie i umie świadomie używać swojej umiejętności, to to idzie dobrze. I to wcale nie znaczy, że gdzieś tam sprzeciwia się jakimś wartościom turkusu. Dokładnie, także słuchajcie, to nawet możemy powiedzieć tak, jeżeli chodzi o style zarządzania was jako liderów, jeżeli chodzi o metodyki tworzenia IT, czyli czy to jest Safe, Scrum, Kanban czy kaskadowa, ale też i kulturyzacyjne, czy to jest krwisto-czerwona, czy to jest pomarańczowa, czy turkusowa, to wszystko to są metodyki i naprawdę nie bądźmy skrajnie popadający w jedną bądź w drugą. Bądźmy świadomi liderami, którzy wiedzą, że to są narzędzia i świadomie możemy stosować je tam, gdzie najlepiej zadziałają. To jest, uważam, taki chyba największy poziom rozwoju menedżerskiego. Świadomość z tej zarządzania różnych kulturyzacyjnych i różnych metodyk zarządzania projektami. Tak, ja mam w międzyczasie pytanie o transparentność. Na ile jest transparentność pomiędzy spółkami z grupy? Dotyczącą pytanie czego, co nie? Projekty i finanse. No to cóż, pytanie też na jakim poziomie. To znaczy, czy pracownik, programista z jednej firmy zna raport finansowy drugiej? Dokładny. No nie ma takiej potrzeby. Oczywiście to nie są tajemnice, bo w KRS-ie można sprawdzić tak wiele szczegółów, czy chce zamówić raport na spółek z o. Ale generalnie tak, transparentność jest generalnie no, mocną wartością samoorganizacji. Jeżeli my chcemy, żeby w ludziach pobudzać wewnętrzną motywację, oni, żeby działać zgodnie z potrzebami, no to oni muszą rozumieć wszystko, dlaczego coś się dzieje. Jeżeli jako lider chcemy powiedzieć tam i cię bez tłumaczenia dlaczego, bez podania faktów, no to jest tylko kwestia naszego przekonania. Jeżeli natomiast pokażemy, z czego to wynika, nasz tok rozumowania, pokażemy dane do tego, no to jest szansa na zyskanie o wiele większego zaangażowania i zrozumienia, a nawet może pomocy w znalezieniu innej drogi. Także jako wspólnicy dbamy bardzo mocno o to, żeby transparentnie wymieniać się. Dołączył do nas Witek. Witku, proszę wyłącz audio na streamie, bo robisz szum. I zaraz zada pytanie, bo mamy po prostu tutaj... Dlatego między właścicielami, między kadrą zarządcą, pomiędzy spółkami świadomie, transparentnie wymieniamy się informacjami zarówno o problemach, jakie mamy, to jest chyba trudniejsze, niż danymi finansowymi. Tu wręcz, no słuchajcie, no mega wartością jest, to jest jeden z efektów synergii w grupie, mega wartością jest zmiana informacji, po jakich stawkach poszczególnych osób daje się sprzedawać, jakimiś marży, na jakich rodzajach klientów. No to jest wartość, którą mamy w grupie, więc no dzielimy się tą wiedzą. Okay. Witku, słyszysz nas? Halo, Witku? Halo? Tak, słyszysz nas? Halo? Halo, Witku, słyszysz nas? Tak, teraz was słyszę. Super, tak, cześć, po wielkich walkach dołączyłeś nas. Witek jest teraz w UK. Mocno bada temat kultury organizacyjnej i ma do ciebie pytanie, więc w takiej formie je zada. Witku, śmiało. Śmiało, tak? Słuchaj, powiedziałeś coś bardzo ciekawego, co mnie bardzo zainteresowało z dwóch powodów. Z powodu kulturowego i z powodu, no nazwijmy to, moich zainteresowań jako strategicznych. Powiedziałeś, że podzieliłeś się taką historią, jak wdrażaliście jakiś kawałek systemu online. No i tak naprawdę dopiero po wdrożeniu okazało się, że z tego nikt nie korzysta, prawda? Więc
Moje pytanie jest takie, czy nie dałoby się tego, korzystając właśnie z turkusu, z pewnego podejścia turkusowego, spróbować przetestować przed wdrożeniem, spróbować wymyślić z zespołem jakiś test, jakiś eksperyment, który pozwoliłby tak naprawdę sprawdzić, czy użytkownicy są chętni do tego, żeby używać tak naprawdę tego rozszerzenia online, sami tak naprawdę podjęcie się jego wdrożenia. Słuchaj, to oczywiście, żeby nie było tak, że to było projektowanie i wdrożenie, jak najbardziej to było iteracyjne wykonywanie, udostępnianie klientom tej funkcjonalności. My, bo to też nie kwestia, że nikt jej nie używał. Po prostu nikt ją nie używał na taką skalę, na jaką zapowiadali i no, jaką też oczekiwaliśmy. Także dalej ta część rozwiązania istnieje, dostępna. Nawet ona działa i nawet mamy z tego część profitu. No, zaskoczyło nas no, pewien czynnik, którego pod uwagę nie wzięliśmy. Zespół, który tworzył ten projekt, działa w metodyce zwinnej. Tak jak mówię, wypuszcza iteracyjnie, testuje poszczególne rozwiązania. Klienci, powiem Ci wprost, potwierdzają, że to dobre, przydatne, że potrzebują jeszcze tego, jeszcze tego, jeszcze tego, jeszcze tego. Być może w projektach, jak i nieraz się spotykaliście z tym, że klient mówi, że jeszcze tam nie ma wystarczającej wartości, aby on to mógł używać. Że jeszcze zróbcie to i to i to. To jest mega pułapka. To jest mega pułapka. Czasami faktycznie jest to coś, co no jest za małe, żeby być może dało wartość, ale no, ostrzegam, że czasami to może być po prostu prosta wymówka klientów. Więc zespół działał zwinnie, działał w samoorganizacji. Zespół samodzielnie miał kontakt bardzo dobry z kilkoma klientami. No i od jednego z nich taka informacja do nas dotarła, tak naprawdę zanim wydaliśmy jeszcze o wiele więcej. Więc ja to pokazuję jako świetny przykład też porażki, ale nie porażki, w której żeśmy zainwestowali bardzo dużo, zrobili to na wielką skalę, zrobili mega wdrożenie, kampanię reklamową i spalili dużo pieniędzy. Nie, to dalej było naprawdę prototypowanie. Mam tutaj pewien kłopot na linii, więc bardzo, bardzo słabo Cię słyszałem. Będzie nagranie, także spoko. Tak, więc sobie otworzę później Twoją odpowiedź. Dziękuję Ci serdecznie, słuchaj, za odpowiedź na moje pytanie. Dzięki, Witek. Trzymaj się, cześć. Cześć. Dzięki. Tymczasem Aneta zadała pytanie na Facebooku odnośnie, czy macie transparencję wynagrodzeń. O, świetne pytanie. Anetko, jeżeli tak mogę powiedzieć. Próbowaliśmy, słuchajcie, ciekawego eksperymentu. Firma 15 lat temu, wyobrażacie sobie czasy, 15 lat temu, to jest początki 2000 roku, mieliśmy taki pomysł. Mój wspólnik zaczerpnął ze Skandynawii metodykę, co się nazywa SIM coś tam. I to była metodyka, gdzie każdy widzi płacę każdego. I każdy deliberuje, komu jaką podwyżkę dać, czy należy, czy nie. Wdrożyliśmy, tak jeszcze firma miała 20 kilka osób. No jeszcze była tyle mała, że faktycznie też się wszyscy znali, wiedzieli dla kogo to wynagrodzenie, wiedzieli co on robił, więc mogli też trochę uznać, czy mu się należy, czy nie. Więc słuchajcie, porażka. Fakt, że to... Znaczy, no jak bym powiedzieć, dlaczego porażka? Polska wtedy, a nawet Polska teraz, nasze... Jak to ładnie dyplomatycznie powiedzieć? Kojarzycie reklamę, gdzie sąsiad postawił pudełko, duży karton po telewizorze pod swoim świetnikiem. Drugi sąsiad wyszedł z psem, zobaczył, że drugi sąsiad ma takie pudełko po telewizorze i wziął ją po ciemku, przyciągnął na swoją stronę, do swojego świetnika. No ciągle my jako Polacy jesteśmy jeszcze głodni sukcesu. Niestety, ale patrzymy na sukces kogoś, niestety, często tak z nienawiścią, jak mu się to udało, jak mu dogryźć, niż na zasadzie, okej, to mnie to motywuje, to jak ja powinienem zrobić lepiej. Niestety przykro mi, ale polska kultura, ona się zmienia na szczęście na plus, ale jeszcze jest taka. Więc niestety, ale ja uważam, że nie jesteśmy gotowi, na co Skandynawowie byli gotowi już dawno. No i żebyśmy się tutaj nie łajali. Ich kultura pracy, ich rozwój no, i jakby dojrzałość, wynikająca też z zasobności finansowej, no jest na całkiem innym poziomie, po prostu mogą sobie pozwolić. My jesteśmy jeszcze nie tutaj. Także uważam, Aneta, że my jako Polacy jesteśmy jeszcze nie gotowi na to. Natomiast widzę, że niektóre kraje są i to stosują, więc uważam, że kiedyś nie będziemy gotowi. Natomiast to będzie wtedy, może taki papierek lakmusowy. Skandyna wybiera pracę, niekoniecznie kierując się wysokością wynagrodzenia oraz prestiżem tego stanowiska. On po prostu
No chce się dobrze czuć, więc dla niego ważniejsze jest, jak to człowiek pracuje, w jakich godzinach. My do tego, patrząc na pokolenie, no zmierzamy szybkim krokiem. Więc jeżeli już tak będzie u nas sytuacja wyglądała na rynku pracy, to też będzie wtedy otwartość na to, żeby się nie wstydzić, nie bać, że zarabiam mniej niż ten kolega. W Skandynawii, z tego co mi wiadomo, też różnice w wynagrodzeniach nie są aż takie duże. To pewnie też, więc nie ma kominów. Też jest bezpiecznik taki społeczny. Nie? Tak, ale jednak uważam, że chyba największy czynnik w tym głowie, ktoś ma lepiej, więc powinno się włączyć to, jak mu dorównać, a nie jak mu dogryźć. To chyba to jest taki najważniejszy. Tak bym chciał przynajmniej, żeby było. Natomiast cieszę się, że, bo do tego zmierzamy. Nowe pokolenie do tego zmierza. Okej, okay, a jak wygląda rekrutacja w takim razie? Po naszej stronie? Tak. No i to jest kluczowa rzecz. Wymieniłem tego jeden z trzech czynników do utrzymania kultury i jej świadomego budowania. Więc tak naprawdę połowa energii poświęcona rekrutacji jest to oczywiście skille twarde, ale druga połowa skille miękkie. Postawy, wartości, które muszą tutaj już do nas pasować. No i tutaj nasze dziewczyny z obszaru rekrutacji no zawsze mówię, że mają trochę bzika na tym punkcie. Faktycznie się bardzo mocno w tym kierunku rozwijały. Stąd badanie trendów Gallupa, Belbina, ról zespołowych, Diski. To są metodyki, które pozwalają im no, lepiej wiedzieć, kto lepiej do nas pasuje. Więc my bardzo dużą atencję zwracamy na to dopasowanie osoby do naszej kultury poprzez wartości i postawę, też sposób komunikacji. Ma to wadę. Ma to wadę taką oczywiście, że bywało, że żeśmy na kwartał mieli 100 kandydatów i przyjmowali 9 osób. Czyli bardzo wybrzydzali, mówiąc tak brzydko. No i słuchajcie, teraz jeżeli tutaj macie otwarte 30 wakatów, klienci chcą, to będą dawać pieniądze, rzucają was pieniędzmi, a wy macie tak wybrzydzać, bo dbacie o kulturę, no to jest to ciężki dylemat. Jakbyście mieli fundusz, który mówi, no de facto, wszystko się zgadza. Nie byłoby dylematu. Nie byłoby dylematu. Nie byłoby dylematu, ale kultura w dół. Więc miejcie dużą świadomość, jeżeli chcecie mocno pracować na kulturę, po prostu wpiszcie sobie do wizji tak jak RST. Niestety, ale nie będziemy rośli w tempie takim, jak możemy na rynku, tylko w takim, na jakim nam pozwoli nasza potrzeba utrzymania kulturyzacyjnej. No i to jest bardzo trudny dylemat. To jest bardzo trudny dylemat. No tak, ale jak mówisz jeszcze o tej rekrutacji, że są różne narzędzia typu diski i tak dalej, ale czyli co, przychodzi kandydat i nie spełnia kryteriów jakich charakteru, kompetencji, czy to jest miks, czy... Miks oczywiście, no bo z jednej strony potrzebujemy kompetencje twarde, z drugiej strony no, dziewczyny w rozmowie, poprzez też testy, rozmowę, po prostu charakter, no taki charakter osobowy, charakter personalny są w stanie odczytać, zobaczyć, na jego napasuje do nas. No i to jest ktoś autorytarny, kto nie zgodzi się na to, żeby ktoś na przykład, kto ma mniejszy staż, wiedział lepiej, na ile to nie przejdzie przez zgodę, na ile dopuści współpracę z takimi osobami w ogóle, co nie. Ale jest osoba bardzo otwarta na świeże spojrzenie, młodszych, starszym, doświadczeniem. No i jest osoba chętna do komunikacji, chętna do podzielenia się też wiedzą własną. Tam jest tych elementów bardzo dużo. I możesz mieć świetną specjalistę, który bardzo nie będzie do kultury pasował. Który by ci w projekcie zrobił fajną robotę, ale długofalowo w zespole by nie wzmacniał tej kultury, na przykład wymiany wiedzy, otwartości, szczerości, szacunku. Więc to jest trudny dylemat. No i podsumowując, trzeba mieć, jeżeli chcecie tak drogą pójść, trzeba mieć w rekrutacji mocne osoby, które potrafią dobrze się znać na cechach kulturyzacyjnej, z jakich ona cech ludzi i wartości się skłania i takie osoby rozróżnić, po prostu rozróżnić. I do tego są narzędzia, kilka wymieniłem. One badają motywację ludzi, badają talenty nasze naturalne i też badają rolę zespołową, w jaką rolę wchodzimy, czy jesteśmy lokomotywą pociągową, czy jesteśmy duchem zespołu, który pociesza, jak coś nie wyjdzie, czy specjalistą, który mówi, mówcie co mam zrobić, a ja tam się zanurkuję i to zrobię. Także tych technik i metodyk jest teraz bardzo dużo. One są pomocnicze. Natomiast oczywiście nie każdemu kandydatowi każą wypełniać wszystkie te testy. Znaczy chodzi mi o to, że jak je znasz, no to jakaś się taki swój własny radar włącza w głowie, na co zwracać uwagę. Okej. Okay. Aneta poszerza pytanie. Czy większy akcent jest jednak położony na kompetencje miękkie, zakładając, że merytoryki można się nauczyć? Tak, dokładnie tak. Tu Aneta trafiasz w sedno. Ja pamiętam chyba linie Southwest amerykańskie, które wprost przyjęły świetny model rekrutacji. Ci, co byli na IKEA, pewnie go znają. On mi zapadł w głowę. No, firma chciała się wyróżnić tym, że właśnie będzie rekrutowała podkulturyzacyjną. Jeszcze raz powiem, amerykański operator linii lotnicze.
I aby to wdrożyć, powiedziała wszystkim swoim pracownikom, słuchajcie, jeżeli zobaczycie, że ktoś z waszych znajomych, albo być może w kawiarni, gdzie będziecie, gdziekolwiek w jakimś miejscu pracy, ma postawę i zachowanie, które pokazuje, że robi coś więcej niż wynika z jego obowiązków, to dajcie mu wizytówkę. I każdy sobie wizytówkę, gdzie było napisane, spodobała mi się twoja postawa, chcielibyśmy, żebyś u nas pracował. Super. Każdy pracownik stał się rekruterem, który jak zobaczy gdziekolwiek w kawiarni kelnerkę, która wykazała się no, duże zaangażowanie, aby na przykład jakiś problem rozwiązać. Ponad jakieś procesy, procedury, które firma powiedziała. Zwrot pieniędzy albo wynocha, co nie? No ona zrobiła coś więcej. Daj tą wizytówkę. Oni uznali, że to jest najważniejsze, to trudno zmienić w człowieku. To jest wyniesione w genach, w wychowaniu i to się po prostu trudno zmienia. To jest postawa i wartości. A resztę da się nauczyć. Więc w szczególności, jeżeli są to linie techniczne i ma być to ktoś do obsługi biura, czy może stewardesa, to się da wyuczyć. U nas, no mamy trochę trudniej, jednak to jest też jakiś element specjalizacji w głowie, ale jeżeli macie firmę, gdzie są potrzebne i osoby administracyjne, i marketing, i procesowe, i technicy, to praktycznie też dla takiej osoby możecie rolę znaleźć. Mhm. Więc Aneta, masz rację. Wtedy jest większy nacisk na wartości i postawę. To jest poszerzenie pytania. Czy dużo macie błędnych decyzji selekcyjnych? Nie. Właśnie to jest element, że jest okres próbny i po tym okresie jak wiele osób go nie przechodzi sam odchodząc, albo my się z nim rozstajemy. I to jest mały promil. Uważam, że za mały nawet, bo co to oznacza? Że być może mamy to sito za malutkie. I chyba znowu podejście skrolowe zwinne powinno mówić, no dobra, to może więcej przyjmujmy i przetestujmy w boju, prawda? Bo być może niechcący niekogo się nie bierzemy, aby się nadał. Więc ten wskaźnik, jak jest za niski, to też jest źle. A jaką macie rotację na to? Rotację mamy kilkuprocentową, a tego okresu próbnego to ja pamiętam może, że jedna osoba na rok nie przechodzi. Więc jakby z tego licznika mówię, że on wręcz może być za niski. Że być może powinniśmy szerzej. No może się boimy, jest jakaś obietnica co do człowieka. Może jest jakaś obawa z naszej strony. Okej, to ja mam troszkę inne pytanie. Zakładając, że ktoś prowadzi firmę IT, tak jak w IT Corner i chciałby pójść bardziej w stronę turkusu, to co byś im polecił jako pierwszy krok? No właśnie. Najważniejsze moim zdaniem jest, żeby nie starać się wdrożyć tej metodyki bezwiednie, tej metodyki, tego podejścia, tej zasady organizacji firmy jakoś bezwiednie, bo ja uważam, że to jest ideał, do którego byśmy dążyć, ale wybierać z niego te elementy, które pasują. Mhm. Więc chyba pierwsza świadomość, bo można zrobić naprawdę potężną krzywdę, źle to wdrażając. Więc chyba bym wybierał pewne elementy, które bardziej do nas pasują, które służymy, że no łatwiej będzie wdrożyć. Nie wdrażać szeroką łamą wszystkiego, tylko po prostu zobaczyć, co jest nam bliższe i co działa. Więc chyba od czego bym zaczął. Pierwsze co może być taką barierą, czy jesteśmy w stanie transparentnie mówić o sytuacji, jaka jest w firmie, jakie mamy potrzeby. W środku, przetestujmy to w środku. Czy my jesteśmy gotowi, żeby właśnie chociaż powiedzieć, z czym się mierzymy? Czy firma jest otwarta, żeby powiedzieć, to nam nie wyszło? Czy jesteś liderem, który, aby ludzi motywować, zawsze mówi, dobra, do przodu to wyszło, a to się nie liczy? Czy potraficie powiedzieć, no sorry, to nam się nie udało, ale będziemy mocni i spróbujemy jeszcze raz, albo inaczej. I pomóżcie nam w tym, prawda? Także, no moim zdaniem, to są chyba takie najtrudniejsze rzeczy, które będą dla was już samym testem. Czy wy będziecie gotowi, żeby w tej kulturze istnieć? Bo to jest kultura jednak transparencji, przyznania się do błędu, wyciągania wniosków. I tu lider może być największą przeszkodą. A nie ma nic gorszego niż to wy sobie wdrażajcie turkus, a ja tutaj będę taki trochę inny. No to w ogóle już spali na panewce. Każdy się zorientuje, że to jest... lider inaczej pokazuje, a inaczej by chciał. Ostatnio taką ciekawą konstatację słyszałem. Pierwsza część jest banalna, że ryba psuje się od głowy. Natomiast ryba się również naprawia od głowy, być może. Samo. Podam wam fajny test. Zdrowieje. Byliśmy w jednej z firm dużej, korporacyjnej, obszar bankowy, która chciała się bardziej zwinić. I lider był naprawdę bardzo otwarty. Do tego stopnia otwarty, prezes, obszar bankowy, pamiętacie? Do tego stopnia otwarty, że słuchajcie, zapisał się na certyfikowany kurs skramowy, nie zdał tego kursu i powiedział wszystkim, słuchajcie, nie zdałem. No i przystąpił do egzaminu jeszcze raz oczywiście, ale czyli zszedł bardzo nisko, żeby zobaczyć, jak to działa na poziomie już organizacyjnym w projekcie IT.
jeszcze powiedział, że nie zdał, że to jest jednak trudne, prawda? Teorii nie zdał. Natomiast zapytany, czy byłby gotowy, aby w jego firmie usiąść sobie w takiej przestrzeni wspólnej i czytać książkę, to powiedział nie, to nie. Żeby się bał, jakby, czy on czasem jest wzorem niepracowania. Także jest jeszcze takich testów dla liderów, które mógłby powiedzieć, które możecie przejść i sobie sami odpowiedzieć, czy wy jesteście gotowi na to. No, mógłbyś coś jeszcze zaproponować dla takiego lidera? No chyba takie pierwsze, czy potrafię wyjść przed cały swój i powiedzieć, że coś mi się nie udało. Przeprosić. To chyba też takie w głowie bardzo mocne. Czyli otwartość po prostu. No, ale też tak, otwartość. Przyznanie się do błędu. Więc chyba od lidera firmy się zaczyna w ogóle, czy zmiana na turkus ma sens. Przejść do turkusu. Też może warto sobie zobaczyć, a gdzie jesteśmy teraz, jakim kolorem jesteśmy teraz. Czy firmą zieloną, czy firmą czerwoną, czy pomarańczową. I naprawdę, mega ćwiczenie, po co tym turkusem być? Why? To 5 razy powtórzone i sprawdzone. No bo to wszystko musi mieć sens. Ja wam jeszcze powiem takie coś. W IT Corner cieszy mnie bardzo, bo wiele ludzi lubi żagle. Więc znam analogię żeglarską. Kto nie pływa, to sorry, ale będzie musiał sobie tam doczytać. A kto pływa, to mi się wydaje, że bardzo to w głowie rozkwitnie. Organizowanie firmy w sposób hierarchiczny to jest jak budowanie maszyny. To jest po prostu wymyślenie, skonstruowanie, skręcenie śrubek, potem play i ona działa. I to jest fajne i to działa. I takie McDonald'y naprawdę super sukces. Super sukces. Natomiast budowanie firmy bliżej turkusu to jest takiego żywego organizmu, takiej komórki. I idąc do tej morskiej, balistycznej analogii, to Titanic, silniki, moc, największa prędkość przepływu i błękitna flaga transatlantyku to jest właśnie metodyka hierarchiczna. Natomiast turkus to jest żaglówka mniejsza, załoga, to jest zespół powiedzmy, to jest zespół w firmie. Załoga 5-6 osób, które każdy wie co ma robić, ale się wymienia na stanowiskach kiedy trzeba. I jeszcze mam powiem więcej. I to jest płynięcie nie kursem pełnym, czyli wiatr wieje w burtę, mamy dużą możliwość korekty w lewo, w prawo, bezpiecznie, za bardzo przychyla. To jest płynięcie kursem, gdzie wieje nam w rufę, a my żagle ustawiliśmy w tak zwanego motyla. No, w jedną masztówce to będzie grot na lewo powiedzmy, a fok na prawo. To jest kurs, który słuchajcie jest tak niestabilny, trzeba cały czas korygować, żeby być w linii wiatru. Kurs też wcale nie najszybszy i kurs też wcale nie najbezpieczniejszy. Po prostu piękny, defiladowy, taki idealistyczny, dający nam frajdę i radość załodze, ale naprawdę trudny. Kto jakby no nie ma tej wiedzy balistycznej, to można sobie wyobrazić, że krzesło stawia na dwóch nogach, przechyla i stara się, żeby tak ono stało. No jest to coś, co wymaga ciągle korygowania i utrzymania. Jest to wiele trudniejsze i mniej stabilne niż maszyna zaprojektowana, gdzie mamy ster, hamulec, silniki wstecz. W żaglówce masz tylko kotwicę, nie masz hamulca. A nie wiadomo, jak dno jest głębokie. Nie wiadomo, jak gdzie wiatr zawieje. Tak, Damian ma pytanie, będzie to przez telefon. Znaczy, że tutaj nam na razie sprzęt nie do końca zaczął. Może tak napiszą na czacie i przeczytamy. Tak, niektórzy piszą, ale takie bardziej rozbudowane są. Słuchamy cię. Witaj Damianie. Halo? Okay. Cześć. Tak, jestem. Słuchamy cię. Śmiało może zadać pytanie. Dzień dobry. Cześć Damian, śmiało. Czy mogę pomóc? Okej, dzień dobry. Chciałem się zapytać o system czasu pracy. Jak to wygląda u Ciebie, Krzysztofie? Czy to jest tak, że pracujecie po 8 godzin od poniedziałku do piątku, czy też no, jak wykona się zadanie, to można, że tak powiem, wyjść po prostu do domu, czy na przykład po 6 godzinach? Już odpowiadam. Proste pytanie. Oczywiście mamy czas pracy, który nie jest sztywny, ma 8 godzin, tylko może on być zmieniany w trakcie dnia i raz może być 6 godzin, raz może być 12, motel może przyjść na różne godziny. Wydawało mi się, że to jest wręcz w IT standardem. Już teraz. Mamy to od kilkunastu lat. Więc to jest taki element znowu nie trzymania kogoś w biurze, bo tak by mówił proces, jest to bezpieczne i kontrolujemy człowieka. Tylko jest to, hej, no to jest IT, go się nie da kontrolować. On może równie dobrze
siedzieć za biurkiem, nic nie klepać w klawiaturę, a wykonywać najbardziej efektywną pracę, bo wymyśla algorytm, się zrobi tak. Więc no po prostu to nie ma sensu. Ale doszedłeś do bardzo fajnej rzeczy. Czemu Turkus? Czyli w ogóle czemu generalnie organizacje firmy uparto nie o controlling i procesy, tylko bardziej o motywację wewnętrzną? Bo IT to taki rodzaj pracy, którego po prostu trudno kontrolować. Po prostu. Więc znowu można powiedzieć, kurde, menadżersko to może być to efektywniejsze, bo kontrolować trudno. Dobre pytanie, bo ono nam tak dodaje argument do garnuszka, dlaczego warto by stosować metodyki samoorganizacyjne oparte o motywacji, niż metodyki twarde, twardo zarządcze. Ale to za twoje pytanie, tak, u nas czas jest zmienny i możesz po 6 godzinach wyjść. Jak swoje zadanie zrobisz i nie masz pewnie co robić dalej. Zadać jedno pytanie. Tak? Dotyczące zarządzania kryzysowego, jak to wygląda w twojej firmie. Okay. Bo mamy wiele modeli zarządzania kryzysowego w formacie chociażby autorytarnym, że to powiedzmy jedna osoba bierze wszystko na siebie i ona to zarządza, bądź też w zespołowym. I w przypadku właśnie zarządzania turkusowego, jak to pogodzić ze sobą, jak przydzielić ewentualnie zadania do innych osób, żeby one też wzięły na siebie tą odpowiedzialność, dużą odpowiedzialność. Bardzo znowu fajne pytanie. Słuchajcie, super, to chyba mi się najbardziej podoba, bo to jest trudne. No i to powiedział tak, przede wszystkim no, firmę dzielimy na zespoły i w tych zespołach są takie mikrokomórki, które mają swoje światy i swoje kryzysy. I większość oni tych światów, tych kryzysów sobie tam rozwiązują w środku, nie należy im przeszkadzać, raczej przyjść kontrolnie, zapytać, hej, czy jakoś może pomóc. Ale nie wchodzi do kokpitu i nie mówić, że lądujemy. Tak. Czujecie? To jest bardzo ważne. Jeżeli natomiast kryzys dotyka nie zespołu, projektu i całej firmy, bo też oczywiście zespół się zwróci o pomoc, jeżeli sobie nie radzi. Tak powinno to następować. Tylko dotyczy firmy i taką sytuację mieliśmy w tym roku. No ewidentnie mega zmian na rynku. No to słuchajcie, to jest znowu sytuacja, kiedy dobry lider ma wiele styli zarządzania i tutaj powiem przysłowie. Nie czas ratować kwiatki, gdy płoną lasy? Coś takiego, co nie? Róże. Grzesiek mówi róże, zna to lepiej, czyli wie o co chodzi. Ale nie dokładnie. To, co to znaczy? Niemniej więcej, jak każdy dobry lider ma kilka styli zarządzania i wie, że jak jest kryzys i płonie, to metodyka demokracji, niech każdy się wypowie, zagłosuje, się nie sprawdzi, jest za wolna. Wtedy być może trzeba włączyć styl, okej, każda decyzja będzie lepsza podjęta szybko niż żadna. Tak. Więc no to jest właśnie ta świadomość lidera, że nie ma jednego stylu zarządzania, jednej metodyki, danej na zawsze. Ona musi być stosowana dynamicznie co do naszych potrzeb biznesowych, co do sytuacji w danym miejscu. Tak sobie trzeba z tym radzić. Stąd nie uważajcie i nie mówcie ludziom, wyrażamy samoorganizację od tego momentu, zawsze, wszędzie będziecie wszyscy samoorganizowani. Organizowali się, zawsze będzie was pytali o zdanie. Nie da rady, to nie będzie efektywne. Tak dopowiadając może, tak moje zdanie jest takie, że... Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dzięki. Dla mnie, dopowiadając, no turkus jest też takim stanem świadomości, który pozwala na różne rzeczy. Jeżeli jest sytuacja taka, że lider czuje, że musi zadziałać inaczej, lub jest zespół, jakaś drużyna zadaniowa, która mówi, musimy zrobić szybciej i nie rozpytywać się, to miarą takiej wysokiej samoświadomości jest to, że reszta zespołu mówi, okej, mamy do was zaufanie, zróbcie to. I nie popada wtedy zbyt dużą histerię, Boże, o turkusie, a teraz nie pozwalają. Tak. To jest, tak. Turkus jest również miarą zaufania, więc jak jest kryzys, to moim zdaniem jest wtedy miejsce, gdzie jest jakiś zespół, który mówi, musimy maszerować szybciej. Dokładnie. Też tak mi tutaj przyszedł do głowy taki trochę test na turkus, bo ja nie wiem, może wbijam szpidę, mówiąc, że turkus jest ideałem, ale tak sobie jakiś myślałem, gdyby organizacja, powiedzmy, wdrożyła wszystkie elementy uznawane za turkusowe, to jak mogłaby sprawdzić, okej, mam, nie mam, taką inżynierską, spełniam kryteria akceptacyjne bycia turkusową organizacją. I ze sławetnej książki przychodzi mi tam jeden przypadek, więc sobie możecie przećwiczyć, czy ci, co aspirują, bo już mają turkus, czy macie go w firmie. W samej organizacji tam był podany przykład, gdzie członek zespołu widział, że jego rola się wyczerpała. I albo przychodził i mówił, no jeżeli to jest w zespole, to mógł sobie zespół zmienić rolę na inną, prawda? Natomiast jeżeli to jest w zespole się jego rola wyczerpała, no to przychodzi, powiedzmy, do szefa i mówi, tam moja praca już nie ma sensu, efektywności.
powinien robić coś innego i proponuje na przykład to. A w skrajnym przypadku mówi, wyczerpała się, nie wiem gdzie, chyba powinienem odejść. Więc zobaczcie, jak to jest ciężka świadomość, jak ciężka taka świadomość osoby, ale też jej odwaga, żeby dokonać takich działań. Tak. Nie przywiązać się do stanowiska, miejsca, funkcji, mm-hmm. nie być w swojej strefie komfortu, tylko tak aż skrajnie wyjść, że być może zaryzykować zmianę pracy. Bo zmiana stanowiska, nowe wyzwania, to zrobi się w strefie komfortu. Więc tu wam chcę podpowiedzieć, że taki element może wam pokazać, jak świadomych i dojrzałych ludzi byście musieli mieć w firmie, żeby można było mieć taki turkus w pełni. I to jest bardzo trudne. No, w IT, przy tym rynku pracownika, utrzymanie takich składów, ludzi o takich kompetencjach, no jest bardzo trudne. I to moim zdaniem jest chyba największy problem. Jeżeli macie firmę produktową, 10-osobową, to wdrożenie nam kultury turkusu. Każdy ma udziały, każdy jest wspólnikiem, więc każdy dogłębnie czuje i wie, o co chodzi, no to kulturę turkusową tam można mieć, naprawdę. Ale czym firma większa, tym będzie to trudniejsze. To w takim wypadku, idąc dalej, powiedziałeś, że macie określoną ilość ludzi, którą chcecie mieć, żeby zachować tą kulturę. To skąd wiecie, że to jest akurat ta liczba, a nie większa lub mniejsza? Nie wiemy. Mamy w tej chwili 160, mhm. udaje nam się. Ja, mimo 160 osób, każdą zatrudnioną osobę witam, mam spotkanie, rozmawiamy. Dopytuj się, dlaczego nas przyszła, co chciałaby z nami osiągnąć, co możemy jej dać, super. Jak nas wybrała. Od ilu osób, drodzy prezesi, skończy wam się czas, żeby każdą osobę witać osobiście? Może już przy 100 osobach wam się skończy. Więc my powiedzieliśmy, że kilkaset. Mhm. Jest to jakiś też element, przecież ja na tym spotkaniu grosz czas poświęcam mówieniu o wartościach. Nadaję właśnie te ramy tej kultury. Sam mówię, hej, to jest dla nas bardzo ważne, one takie są, tak działają. Też twoja rozmowa ze mną jest przykładem, że mimo, że firma jest duża, to tak jak ze mną się komunikujesz, tak się komunikuj ze wszystkimi. Jakby już tą kulturę naznaczam, wdrażam, pokazuję, jak ona działa. Bo przecież kultura to jest taki no, niepisany sposób zachowania. Więc tu jest jakieś ograniczenie liczbowe. My na dzisiaj sobie powiedzieliśmy kilkaset. No i będziemy testowali tą granicę. Ale tu mówisz, że witasz się z każdym, który pracuje w jednej spółce, w której ty jesteś, tak? Tak, tam gdzie jestem prezesem. Bo pozostałe spółki mają swoje subkultury, które wynikają z tego, że jest trochę inny lider, trochę inne potrzeby biznesowe, trochę inni klienci, trochę inna faza projektów, u korporacji, tam startupy, więc to wszystko jest trochę dopasowane. Łączą nas wspólne wartości, z szacunku chociażby, szczerości, otwartości, ale już potem firma dopasowuje to do swoich potrzeb biznesowych. Mhm. Okej. Okay. Michał ma tutaj pytanie, czy macie jakieś odprężacze, jak na przykład Google? Chodzi na przykład o jakieś sale relaksu, czyli outroomy, tego typu rzeczy. Oczywiście, że mamy. No, to taki jest wymóg rynku. Także są sale relaksu, playroomy, były nawet masaże w firmie, jest perkusja. Natomiast powiem wam, że największym odprężaczem wydaje mi się, że są ludzie, którym ufam, z którym mogę szczerze porozmawiać, pobawić, zaśmiać. Super. I chyba takie poczucie bezpieczeństwa. Że jeżeli z jakiegoś pokoju dobiegają śmiechy, to nie oznacza, że zespół nie pracuje. Że nie boimy się chwilę poświęcić czasu na rozprężenie, mm-hmm. nie wychodząc z pokoju do playrooma. Tylko po prostu pożartować sobie. I w firmie wszyscy wiedzą, że to nie jest marnowanie czasu, że tam chyba nie pracują, tylko co chwilę się bawią. No to jest chyba jeden z takich znowu testów. Czy wasza firma jest na to gotowa? Czy wszyscy inni będą rozumieli, co się dzieje i że to nie jest złe? Czy też macie pewność, że to nie jest nadużywane? Czy klient, który przechodzi z wami po korytarzu i tak usłyszy, właśnie. Się zastanowi, kuźwa, na co moje pieniądze idą? Właśnie. No to są te wyzwania turkusu. Ale największym odprężaczem psychicznym chyba, co nie, bo chyba o tym pytasz, są po prostu ludzie, z którymi myślę, że mogę się podzielić z troskami, od których będę miał wsparcie, z którymi mogę się pośmiać. To jest trudniejsze niż kupno perkusy. No rozumiem, że pokój jest wygłuszony jakoś, tak? Jest. Pokój, tak. To powiem więcej. To może być nas ciekawe. Do tego stopnia chcieliśmy wspierać kulturę organizacyjną, że biuro zaprojektowaliśmy, przestrzeń zaprojektowaliśmy, żeby to wspierały. I całe piętro jest piętrem, nie powiem odprężenia, ale piętrem, które zmusza ludzi, żeby tam się spotykali. Zmusza do przypadkowych spotkań. Całe piętro, jego układ sal, między innymi też i tej, ale też innych, jest po to, żeby doprowadzić, że ludzie pozostałe piętra tam się spotykają.
Tam serwowaliśmy śniadania. Nawet, słuchajcie, na innych piętrach ekspresów nie dawaliśmy do kawy, żeby ludzie musieli iść po schodach na to piętro. I tam w tym ekspresie spotkać kogoś z innego teamu, którego normalnie by nie poznali. Super. To jeszcze o kondycję dbać. A przy okazji kondycja, no. Powiem wam co jeszcze ciekawego. Oczywiście wiąże się z tym problem. Kuźwa, potem z tym kubkiem chodzę przez drzwi po schodach, rozlewa mi się. Stąd powstała innowacja w waszej firmie. Przy każdych drzwiach, przy każdych drzwiach wejściowych i wyjściowych na schody jest zamocowana przy drzwiach taka podstawka na kubek. Abyś mógł sobie postawić, swobodną ręką wyciągnąć tam telefon czy coś i się odbić i wyjść i wejść, co nie? Super. Innowacja. Do tego utrudnienia. Ale to też pokazuje, że przestrzenie, w których jesteśmy, bardzo mogą wspierać na przykład komunikację. Mhm. To ja jeszcze mam pytanie o relacje z klientami, no bo wasze podejście jest takie, nazwijmy, bardzo do przodu, takie nowoczesne, a z kolei klienci różnie na to patrzą. Im większy, to tym bardziej na to patrzy, że to jest niestabilny partner do biznesu, że lepiej tutaj nie robić biznesu i pytanie, jak sobie z tym radzicie? Okej. No to jest mega wyzwanie. To może powiem tak, ja bym nie dzielił na duża firma, mała firma, to po prostu jest firma, która ma podobne wartości i świadomość. Mhm. Jej lider. Chyba bym tak to podzielił. I siłą rzeczy firmy z zachodu są temu bliższe. Może mieć się doświadczenie, że z często zachodnimi firmami się pracuje trochę inaczej. Jest większe zaufanie, szybciej zbudowane. Więc ja bym chyba podzielił tą linię w ten sposób. Jeżeli firma jest wam bliższa wartościami i sposobem organizacji pracy, to możecie pracować w podobnych zasadach, z większą otwartością. Jeżeli nie, no to niestety trzeba zrobić coś, do czego też musieliśmy dopracować się potem, jak już się na kilku klientach wykrwawiliśmy, w tym kleszu kultur, w zderzeniu, że po prostu trudno, ale trzeba postawić ambasadę i mieć ambasadora. I to jest ktoś, kto jest takim, kto tą kulturę tłumaczy w jedną, drugą stronę. Wprost ambasador, tak kraj na ambasady, tak i ty masz kogoś, kto jest wysuniętym przyczółkiem i nie wychodzić z tą kulturą całą, bo no, to się źle kończy, zazwyczaj dla wykonawcy. No wiesz co, poruszyłeś temat, który w ogóle jest super, a zaraz kończymy. To jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, czy to jest jedna osoba, czy o co chodzi? Czy to jest rola, czy to jest stanowisko? To są, wiecie co, tak naprawdę to powinny być role w projekcie tak, i to różne. Mhm. Bo no, klient w tym pełnym naszym wydaniu, no to będzie miał pełne pole styku, pełna powierzchnia będzie przyczepności. To znaczy wręcz specjaliści, IT, każdy element firmy i klienta będzie się ze sobą stykał na wielu polach. Jeżeli kultury są różne, to trzeba bardzo świadomie wybrać te pola. No i u nas szereg liderów obszarów, czy to technologicznych, czy to administracyjnych, wie, że ma taką rolę, że w momencie, kiedy klient kulturą do nas nie pasuje, no to oni są takimi pszczółkami, którzy tu w obszarach delivery, rozliczeń, tu w obszarze IT chociażby, no jest takim ambasadorem, osobą w styku. Więc u nas, no znowu, szczególna rola u liderów, bo oni też mieli świadomość różnych kultur i wiedzieli, ok, tu nie możemy tak w 100% otwarcie, ten klient tego nie zrozumie, doceni. Okay. Więc to są role w organizacji i w obszarze back-office'owym, i w obszarze tym takim IT. Czyli tak, wchodząc na język IT, projekt manager, jeżeli widzi takiego kontrahenta, który nie do końca zrozumie tej kultury, to robi z siebie takiego firewalla i trochę tą komunikację. Dokładnie, można coś firewallem. Mm-hmm. No wiecie, to jest decyzja typu, jak mocno przedstawicieli klienta na przykład wciągać. No może inaczej, czy na retrospektywę, w której zespół ma szczerze sobie powiedzieć, że coś im się nie udało, super. Zaprosiłbyś klienta, co nie? Mm-hmm. Przedstawiciela klienta. Rozumiem. Albo powiem na drugą stronę, znowu analogia. Kuchenna. W restauracjach zazwyczaj jest tak, że mamy kuchnię i potem są te drzwi takie wahalowe, kojarzycie, i tam się w tej kuchni dzieją różne rzeczy i mamy tą część, gdzie jemy, co nie? Tak. No i powiedzmy, że podają ci danie i w trakcie tego podawania kotlet z talerza kelnerowi spadł. No to kelner oczywiście podnosi i pokazuje, że go odnosi i do świetnika go wyrzuca, co nie? Więc ty, drogi kliencie, no masz pełną świadomość, że w tej kuchni zostanie wyrzucone, prawda? I sobie mówisz, ok, wszystko jest ok, zgodnie ze standardami. Natomiast co, gdybyś kliencie wszedł do kuchni i zobaczył no, różne takie naciągnięcie trochę pewnych rzeczy, typu już nie mówię z rosołem pomidorową na poniedziałek, tylko wykorzystują niewykorzystane rzeczy wielokrotnie. Pewnie by ci to mniej smakowało i pewnie byś mówił, kurde, jednak nie jest tak jakościowo, jak myślałem, siedząc w tych gwiazdkach Michelina tam po tej stronie. Więc pytanie, czy klient jest na tyle świadomy, żeby go wpuścił do kuchni. Mhm. Czy będzie widział tą wartość. Tak. I on zobaczy, że kotlet spadł też na kuchni, my go wyrzuciliśmy i on ma świadomość, dobra, ten kotlet się zmarnował za moje pieniądze,
ale no tak chcę, nie chcę, żeby został mi podany albo komuś innemu. Czyli on będzie miał świadomość, że shit happens po prostu. Rzeczy się zdarzają, to jest IT, tu się uczymy, no nie powiem na błędach, to jest też, w Polsce nie mamy dobrego słowa, na bug. To jest inny temat na inną rozmowę. Bo... Feature. It's not a no, bug. No, feature tak. A to jest w ogóle jeszcze jedna świetna sprawa. Jak lingwistyka polska kształtuje nasze zachowania? Tak. Może mam czas zrobić oddzielny temat, że pewne wyrazy mamy, one są pejoratywnie zabarwione negatywnie i to kształtuje zachowania ludzi. Mm-hmm. To jest świetny temat po prostu do... Bo nie ma innych. Bo nie ma innych, dokładnie. Więc my nie mamy baga, który się zalęga, to nie nasza wina. Mamy błąd, czyli źle coś zrobiłeś człowieku specjalnie pewnie jeszcze. To jest w ogóle świetny temat na inne śniadanie. No ale generalnie to jest kwestia, czy klient jest na to gotowy i ma świadomość, dobra, to się zmarnowało, to się za moje pieniądze zmarnowało, ale to się dzieje każdemu, nie tylko tej firmie. To jest jego świadomość. Jak po drugiej stronie macie CTO, który tam zjadł zęby i sam ma zespoły i wie, to on to zrozumie. Ale jak wpuścicie kogoś z biznesu, no to będzie problem. Więc wasza decyzja, gdzie mieć kelnera, ambasadora, a gdzie możesz powiedzieć, drogi kliencie, witaj na kuchnię, pogotujmy razem. I to będzie piękna przygoda. A w którym momencie podejmujecie tą decyzję? No jak się poznamy. Też zalecam, żeby startować jednak ze stołem i z kelnerem, zbudować zaufanie i wybadać. Jak jest zaufanie, już ta podstawa, macie dobre doświadczenia, klient ma dobre doświadczenia i widzi, że dowozicie, no to wtedy można otwierać te wrota szerzej. Zaprosić na retro na przykład? Tak. Super. To super wartość. Bardzo, bardzo powoli, co nie? Jasne. Na pewno nie od razu, to się wykrwawić można. Mhm. Okej. Okay. Mamy 3 minuty do końca. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to śmiało, jeżeli nie, to zaraz będziemy kończyć. Masz jakieś pytania? Ja pewnie miałbym dużo, ale to są kolejne tematy. Na pewno mnie interesuje, jak wy sobie z tymi klientami radzicie. Bo ta rola ambasadora to jest coś w sumie nowego. W sensie w takim ujęciu, jakim ty to podałeś. Bo rozumiem, że raz, że zespół, ci programiści rozmawiają z klientem, no jest ten projekt menadżer albo sprzedawca jeszcze, czyli dwie osoby czasem, albo w ogóle od razu ci programiści w takim modelu, kiedy nie ma ambasadora, bo jak gdyby ta relacja już na tyle jest otwarta, że jest wszystko widać. No to tak, to zespół, to klient ma kontakt, czyli biznes z wszystkimi członkami zespołu, z programistami. Mhm. W review chociażby, prawda, czyli prezentacji produktu, każdy z zespołów jest obecny, każdy się wypowiada. No nie zawsze on idealnie biznesowo się na wypowie, politycznie powiedzmy. Tak. No ale to też bierze na swoje karty, co nie? Jeden wie, że to specjalista, okej, okay, z jego punktu widzenia. Więc to jest ta pełna otwartość. Pełna otwartości, cały zespół ma dostęp do klienta, to skraca drogę komunikacji, wie jakie są potrzeby i uzyskuje feedback bezpośrednio od klienta. Więc nie musi ambasador przekazywać tam, coś nie tak zrobiliśmy, dlatego i dlatego. Tylko każdy widzi, okej, okay, się klientom nie spodobało, to już nie musiał tłumaczyć. Czego, co, jak sami dochodzą do wniosku. No to jest taki ideał, do tego byśmy chcieli dążyć. No to fajnie. Podam jeszcze przykład z tego, jak sobie radzimy z klientami, bo mam taką teorię jeszcze co do turkusu. Turkus generalnie jest to wymyślony, to jest jakaś ewolucja, jak zarządzać organizacjami. Albo obserwacja tego, co ludzie już doszli do czegoś. Nie? Dokładnie. Nie przeczytałbyś jakaś, książki, to byś tak jest jakaś ewolucja. Ja to trochę przyrównuję do ewolucji cywilizacji. Mhm. I zobaczcie, że kultura Greków czy Rzymian ewoluowała. Z tym najpierw zdobyła przewagę i w ogóle świadomość militarną. To była podstawa. Militarni się lepiej organizowali i działali. Później rozwinęli sztukę, kanalizację, teatr, demokrację. Co się stało dalej? Upadli. Przyszli barbarzyńcy i ich najechali po ich własnych drogach. Tu chcę wam powiedzieć fajny wniosek. Tak samo w teorii tej rozwoju organizacji, od krwistej czerwieni do turkusu, turkus jest taką częścią, która jest trochę jak ta dojrzała cywilizacja grecka. Bardzo fajna wartościowo, ale też bardzo odsłonięta. I w zderzeniu z kulturą czerwoną zawsze przegrywa. Chyba, że się tego firewalla postawi. Chyba, że się postawi firewalla. To jest kultura, jesteśmy tak otwarci, tak tolerancyjni, że zapraszamy was do nas. A ta czerwona kultura nie jest na tym samym poziomie świadomości i jak w swojej sprawie z porcelaną. Mhm. Super porównanie. Jest w pół do. Niestety, ale Facebook się zawiesił. Ja wiem, że ten stream idzie, ale nie widzę komentarzy. Widziałem jeszcze, że Michał zadał jedno pytanie. Pytał się o ilość osób, która teraz jest i jakaś docelowa. Myślę, że o tym mówiłeś na początku. Jest 160, celujemy 200-300. Tak.
Kochani, ja wam bardzo dziękuję za tą nową formę. Myślę, że będziemy to robić dalej w takiej bardzo zbliżonej do tego. Być może już będziemy się spotykać też po części na żywo we Wrocławiu. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję naszemu gościowi i naszemu gospodarzowi z Unity Group i wszystkim serdecznie dziękuję. Także do następnego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Tak, tu można było wątku w tle poruszyć. Można by było. Wiesz co?